Cześć, siemanko. Dzisiaj działamy sobie z tyłu w budynku. Spróbujemy dokleić tą ścianę do końca. Nie pozwala nam trochę pogoda, padają deszcze cały czas. Wczoraj całą noc padało, przedwczoraj cały dzień lało. Postawiliśmy sobie tutaj z tyłu pół rusztowania, pół z przodu. I chcemy zamknąć tutaj tą tylną ścianę. Tamta już połówka jest praktycznie, no teoretycznie jest cała zrobiona. Został tylko tutaj ten narożnik, ta ścianka kolankowa i tutaj do całości. No oczywiście te podciągi, ale to zostawiamy sobie na koniec. Na razie się nie skupiamy na tym, tylko żeby zakryć wszystkie ściany i zacząć zaciągać siatkę, bo prognozy na kolejne dni są kiepskie. Słońce nie nadają, cały czas deszcze i burze. Dlatego też nie zaciągam tutaj siatki. I sobie tutaj tak przyklejam. Tutaj ten narożnik od okna wypełniliśmy wełną skalną. W całym jest upchana wełna. Dokupiliśmy pianki. 8 puszek właśnie tej pianki do termoizolacji. Tutaj uzupełniamy wszystkie te szczelinki tą pianą i tak sobie tutaj lecimy. Zobaczymy, ile uda się zrobić, bo dzisiaj po południu też nadają deszcze. Także zobaczymy, jak to będzie. I po robocie. Zaczęło padać, przymusowa przerwa. Chyba że pójdziemy tam z przodu sobie pod dachem coś robić. A na razie pauza. I nie zapowiada się, żeby było lepiej przez kolejne dni. Także zobaczymy, jak to dalej będzie. Minęło już kilka dni. Cały czas padały deszcze. Nie robiliśmy tutaj nic. A ostatnio jednak jeszcze wykorzystaliśmy dzień do końca i zrobiliśmy tam cały podcień przy wejściu. Także dzisiaj tutaj musimy dokończyć tą ścianę jeszcze do samej góry. Zobaczymy też, ile popracujemy, bo deszcz nadają deszcz po południu. No, dzisiaj też tak samo deszcze nadają, ale dopiero gdzieś tak późnym po południu. Dlatego myślę, że tą ścianę spokojnie zrobimy, a tak tutaj się prezentuje ta ściana, co rozebraliśmy na niej rusztowanie. Nawet dosyć to wyszło. Moim zdaniem nie ma się tam do czego przyczepić. Bardzo dosyć. No więc tak to wygląda. Po prostu najdłuższą ścianę mamy już za sobą. Teraz mamy już te wszystkie takie krótkie okna dochodzą. Oczywiście będzie też roboty, bo docinania jak ze wszystkim, ale już mamy nadzieję, że tam fajnie pójdzie szybciutko. Styropian przyklejamy, tarujemy, kołkujemy i lecimy z siatką. No, jeszcze może przejdziemy z przodu, zobaczymy, no, jak to wyszło. Wam, jak ten właśnie wyszedł wiatrołap. I tutaj mamy właśnie efekt naszej pracy w dzień deszczowy. Nie mogliśmy z tamtej strony robić, to tutaj sobie wskoczyliśmy. Wiatrołap już mamy praktycznie obklejony. Jeszcze sufit tutaj został. Tylko sufit, co będziemy chyba robić w piątku, tak? Pewnie tak, tutaj nie ma żadnego od góry, nie ma to znaczenia, żeby coś ocieplało, bo tam na tarasie to jest córki pokój, także tam oczywiście 20 damy, ale a tutaj nie ma to większego znaczenia. No. Tylko tutaj ten podciąg betonowy był 20 obłożony dookoła. Żeby to jakoś zrównać, wszystko scalić. I właśnie nie wiem, czy to walić właśnie 20 tu na ten sufit, czy wystarczy piątka. No nie wiem. Zobaczymy. W każdym razie tu już wszystko jest oklejone. Ładnie podocinane, elegancko, leczki, tu porobione, tam porobione. Wszystko i się scala. Wszystko jest tip-top. O. I co? Tutaj to jeszcze chcemy zrobić dzisiaj, ten przód. Tu przyklejone na początku, na końcu sznurek puszczony i tutaj jeszcze tylko podokleić te tafle, później pouzupełniać ten spód pod bramą.
No jeszcze ten sufit trzeba i... No i cały ten bok tutaj później. Plan na dzisiaj właśnie tam. Także takich dupestrołów dookoła domu. Tam niedokończone, tu niedokończone. No, te dupestroły to najwięcej i tak czasu gdzie można tam się robić, zależy od pogody. I się tak skacze w jedną i w drugą stronę. Ale kwiatka, teraz idziemy do tyłu, tam to zrobimy do końca i przyjdziemy tutaj z przodu i to zrobimy do końca. Tutaj na tej ścianie troszeczkę inaczej już robimy, bo docinamy te płyty w pionie. Tutaj jest około metra od góry do dołu i tutaj znajomy nam podpowiedział, żeby robić sobie w pionie. Bo z tamtej strony była taka sytuacja, że podjechaliśmy gdzieś mniej więcej do tej wysokości i jak docięliśmy te w poziomie płyty pod kątem 35 stopni, to musieliśmy za każdym razem jeszcze robić wstawkę taką z 10 cm. No i na tym schodziło sporo czasu. On mówi, tnijcie sobie w pionie i... 4 dni, mówi, macie czasu zaoszczędzonego na całym domu. Na całym domu zaoszczędzicie 4 dni roboty. Także tą stronę próbujemy, tak? Czy tak faktycznie będzie, to nie wiem, ale na pewno już tu jedną przykleiliśmy i na pewno idzie to sprawniej po prostu. Po prostu nie ma docinki, nie ma żadnej. Docinamy sobie od razu z zakosa tego na górze i normalnie to fajnie wchodzi. Cak. I stoi cała przyklejona. I następna i temat zamknięty. A wtedy żeśmy się tam motali, pieprzyli się z tym, z tą docinką, tam te wstawki trzeba było robić i to schodziło z tym. Także tu robimy tak i do końca domu też będziemy robić tak, bo już po tej pierwszej widzę, że będzie właśnie fajnie to wychodziło. I tak będziemy sobie tutaj robić. To dojeżdżamy tylko do metra, metr zostawiamy mniej więcej w górę i... Że po prostu akurat tak czy tak wyszło nam, no nie? Tu wyszło samo z siebie cały po prostu. Metr, tu wyszło 93 cm. W każdym razie nie ma tej docinki i jest o wiele szybciej jak w poprzek po prostu by robić tutaj tą docinkę na koniec przy dachu. I tak będziemy robić. Sobie to już pomalutko kleimy, niewiele nam zostało. Zaraz będziemy mieli koniec tej ściany, w sensie jeżeli chodzi o klejenie styropianu. Fajniej to idzie. Troszeczkę na piankę te zaślepki wkładamy. Wtedy one tak za głęboko też i nie wejdą, to jedno. Drugie, że się lepiej trzymają. Czasami są jedne mniejsze, drugie większe, trochę luźniejsze. I właśnie fajnie je się wkłada i tą... paczką, czynimy, jak tam właśnie sobie tak wygładzić, no, w ten sposób. I wtedy jest pewność, że ona za mocno nie wejdzie i będzie wszystko fajnie gładziutko. No wiadomo, niektóre mimo wszystko gdzieś tam trzeba przelecieć i przetarować, tak, czy ale to jest normalne, tak czy tak, ale pewność jest, że na pewno nie wejdzie za głęboko. A to coś ewentualnie grubsze, no to się ten nadmiar troszeczkę styropianu staruje. Spoko to idzie. O, i tak to wygląda. Praktycznie w całości, w sumie nie w całości, bo jeszcze musimy tam to podciągnąć. Ale tutaj jutro zakładamy narożniki. Okna obrabiamy, wycinamy te bonie. Właśnie tutaj w tym miejscu będą sobie leciały bońki. No i zaciągamy siatkę. Klej, siatkę i rozbieramy to rusztowanie i wskakujemy tutaj w podcień i tamtą stronę dalej też sobie już będziemy robili, dalej tą stronę domu do końca dociągamy. Także tak to się jeszcze raz pokażę, prezentuję. Słabo troszkę widać jakoś, bo to GoPro tam nagrywamy, nie mamy aparatu, nam się rozładował, a nie mamy tutaj ładowarki, także ale coś tam na pewno widać, nie? Słabiej będzie troszeczkę słychać, to na pewno. Już na koniec dnia się mruczy, już człowiek jest zmęczony. Siemanko, my już mamy kolejny dzień i tutaj bawimy się z tymi boniami, obsadzamy narożniki w oknach, powycinaliśmy sobie bonie i tutaj muszę powiedzieć, że troszeczkę z nimi jest roboty, bo akurat tutaj właśnie na tych łączeniach trzeba idealnie dopasować, żeby wszystko ładnie się schodziło. I też tutaj tą siateczkę trzeba powycinać, tutaj te rogi
sensie, żeby nie nachodziły aż tak jedna na drugą, bo wtedy się robi duże zgrubienie. No i nieładnie, niestetycznie to potem wygląda. Ja sobie coś tu obsadzam, te narożniki. Już jestem cała opikolona w tym kleju, ale to tylko świadczy o mojej niezaradności. Ale zanim obskoczymy cały dom, to już powinnam wyjść z tego cała i czysta. Także pomału, pomału nabieramy fachu. No, tutaj mamy bonie i jeszcze będziemy mieli bonie z przodu. Mhm. Tam z przodu tam, domu. Tam będzie akurat dużo. Tam będzie akurat dużo. Bo tam będzie cała ściana przy wejściu. Zresztą tak jak na projekcie jest. Cała ściana przy wejściu tutaj między tymi małymi okienkami z przodu, przy garażu kawałek, pod oknem kuchennym. Także tam trochę będzie tego wycinania. Ogólnie to robimy wszystko tak jak jest w projekcie, nie nanosimy jakich większych zmian. Jakieś tam delikatne zmiany w grubościach. Mhm. Dokładnie, ale ogólnie nam zależy, żeby akurat ten projekt nie stracił. Żeby akurat uroku tego swojego nie stracił, nie chcemy nic przekombinować, także staramy się robić praktycznie tak jak jest w projekcie. Chociażkolwiek teraz jak ocieplamy, już jest ten styropian czarny przyklejony, to nasza córka stwierdziła, że musi być czarny ten dom, bo tak pięknie wygląda. I szczerze mówiąc, tam też się bardzo podoba, ale nie wiem, zobaczymy. Zawsze można to przemalować, kiedy się tylko podoba. Nie wiemy jeszcze. Najprawdopodobniej docelowo zrobimy tak, jak jest w projekcie, biały. Chociażkolwiek się trochę oswoimy z tym, bo teraz wiemy, jak czarny wygląda. Narzucimy na cały dom siatkę, klej. Zobaczymy, jak biały będzie wyglądał i zadecydujemy. Ale ogólnie bardzo, bardzo fajnie też się czarny prezentuje, już zwłaszcza z przodu domu, jak, nie? Tam jak już się te wejście zrobi, to już tam właśnie zwłaszcza fajnie. Wygląda no, ale już ogólnie dom fajnych takich gabarytów nabiera, bo już jest trochę fajnie poobklejony. Tutaj te poprzyklejane. Ukazały się te wszystkie rysy. Ukazały się te wszystkie rzeźby tutaj nasze, doklejenie i tak dalej, zgrubienie, gdzie to będzie tam różnie. Betony, nie betony. Także już coraz fajniej to wygląda. I co? Nic. Lecimy dalej i później połączymy się, jak już będzie coś więcej widać. Coś więcej, no. I tu już mamy sześciutko porobione, okna poobrabiane, tutaj też pozakładaliśmy sobie listwy, bonie zrobione już jak trzeba, też obsadzone. I co, startujemy teraz z siatką. Tutaj wymyśliliśmy, że siatkę będziemy kładli po długości, sobie po prostu rozciągniemy, nie będziemy tych paseczków cieli. Bo to bez sensu, trochę i szkoda jest pracy. I prawdopodobnie tutaj też tak zrobimy, bo mamy tam odtąd do metr? Nie ma. Nie, 90 centymetrów. Także tutaj pewnie też sobie walniemy. Po prostu pasek po długości na krok wielko powycinamy. I pójdzie szybko. Pójdzie szybko. Tutaj te ścianki tak w sumie jest i nie jest, bo a to bońki, a to okno tutaj te narożne. No, tutaj tylko te cztery poletka. Także... Trzeba będzie osobno zaciągać.
I tu jeden pasek tylko w dół. Także niby niedużo, ale na pewno zejdzie z tymi wycinankami. Zejdzie troszkę, ale myślę, że pójdzie. Myśleliśmy, że to zostawimy sobie na jutro, ale spokojnie to zrobimy. Jeszcze dzisiaj nie wiem, godzina. Którą mamy godzinę, ale... 16 chyba, coś koło tego. A my pracujemy do 21, także mamy jeszcze parę godzin. No nie, żarty żartami. Mówiłam wam, że nie ogarniam tego obrabiania tych winkli, ale muszę wam powiedzieć, że po tych dwóch oknach ogarnęłam temat i brudna jestem, ale wiecie, jak to się ma. Ja to władam tymi sprzętami. Jak mieczem, ale fajnie, i szablą. Jak, tak, mieczem i szablą, także efekty są. Ale fajna robota, naprawdę. Taka, troszkę można porzeźbić, po kosmetykę można powiedzieć. Jak się zrobi, to się zrobi. Jak baba zrobi, to zrobi, prawda? Mhm. No. Bierzemy się za tą siatkę, później znowu troszkę się połączymy z wami. Chociaż może coś włączymy, jakiegoś lapsa czy coś, niech się nagrywa. Mhm. No, to dawaj. Do 9. My jak sobie dzisiaj założyliśmy cel, żeby zrobić tą ścianę, to ściana zrobiona. Także nie ma lipy. Jedziemy do domu, trochę odpoczywamy i widzimy się z wami w następnym odcinku. Czy się język z tego zmęczenia plącze, ale chyba ma prawo po całym dniu. Co? Tak jest. Tobie też? Cześć. Cześć.